Jestem w Łodzi, powolutku dojeżdżam do słynnego skrzyżowania w Nowosolnej. Dojeżdżam do niego ulicą Brzezińską, będę skręcał w lewo ulicę Byszewską, czyli w to ostatnie lewo. Jadę oczywiście z tatą, czyli z kierowcą z ponad 50-letnim stażem. Natomiast kierowca z 50-letnim stażem no nie odważył się. Zresztą pierwszy raz oboje, ja to skrzyżowanie wilę po raz trzeci, tata gdzie po raz drugi. I po raz pierwszy widzę je w normalnym, bym powiedział, ruchu. Czyli takim ruchu w czasie dnia roboczego. Podjechać tam za niego. O. I udało się przejechać mimo wszystko. Skręcimy sobie w lewo. Tutaj przed kościołem pojedziemy od tej drogi nie wiem jaka tutaj to jest ulica, natomiast spróbujemy je przekonać na wprost, czyli w Pomorską. Często na stopach nie stają, wykorzystują to, że stoją na Brzezińskiej na światłach. Tam? Nie, prosto jedziemy. I tam znowu chyba przez market i wyjadę od tego Wiączynia z powrotem na Brzezińską. Ustępuje prawa, lewa, ustępuje. Dobra, tam stoją. Ja mam przed nim, bo jestem po jego prawej. Mam pierwszeństwo. Ok, wjeżdżamy w strefę 40. Tutaj gdzieś jest jakiś market czy coś. Tam jest. Więc przez market powinniśmy sobie przejechać do kolejnej drogi. Więc no jest tutaj ruch, tym bardziej, że zobacz, że tutaj jest i urząd tej gminy, jest tam kościół, tutaj są markety. Także no tutaj w tygodniu, no ale widzisz, no przejeżdża się przez to skrzyżowanie, no wszystko spokojnie. No właśnie, zauważ, tu się nie tworzą się tu jakieś korki gigantyczne. Czyli coś w tym jest, że jak ludzie nie bardzo potrafią coś zrobić, to zauważ, jak jest tam bezpiecznie. Tu się nic nie dzieje. Tutaj przyjechaliśmy, nie jest, jest czwartek, jest są godziny, jest przed pierwszą, czyli jest strefa. Ja teraz w lewo będę jechał, czyli jadę z powrotem w Brzezińską, żeby do Łodzi jechać. Prawa stoi. Z tyłu już tam mu się wydawało, bo na stopie się zatrzymałem, nie? Także widzisz, taki lokalny zwyczaj, że jak stoją na światłach, nie zatrzymuj się na stopie. Tak by z tego wynikało, że tak tutaj generalnie miejscowi jeżdżą. No ale to też pokazuje, że no, ludzie potrafią sobie mimo wszystko poradzić. Bo zauważ, tak, no żadnych korków tu, nie? Jest, nic. No jest. Cisza, spokój. Jeden się wariat trafił, który na mnie zatrąbił, bo zatrzymałem się na stopie. Według niego powinienem jechać, bo ten przed nami też tam jeden. Zobaczył, że stoją na światłach, no to myk.